Robimy zlocik Volkswagenów dzisiaj. Robimy zlocik Volkswagenów, możecie mieć Golfy, wszystkie Volkswageny jakie są w grze, możecie mieć. Ja mam przygotowany już. Dziękuję Marko za donacik. Bo już 33 zł się zbiło. Kurde. No już coś z tego może być, nie? Ja sobie mam tu mój zlocikowy samochód, także na pewno gdzieś tutaj się ustawimy. Audi RS7. Nie. Tylko Volkswageny. Jak mówię Volkswageny, to Volkswageny, nie bierzcie Lamborghini. Langeli, pozdrawiam. Dzięki Mati za donacik. Tak, ten samochód, który mam tutaj, on potrafi 400 na godzinę jechać. Zrobiłem go trochę na koksa, ale wygląd jest świetny. I obniżyłem go do maksa, żeby zrobić z niego z takiego slepera, wiecie o co chodzi. Pojedziemy na rondzie prawidłowo, a co, to jest zlot. Kupi jej kota. Ona ma kota. Ma już kota, no nie wiem co jej kupić. Naprawdę, to jest dla mnie dylemat. Znaczy wiem co ona tam mniej więcej lubi, tak? Ale żeby to tak fajnie zrobić, zastanawiam się, naprawdę. Patrzcie na tego gnoja, ile on pociśnie. Volkswagen, jak się to czyta? Touareg? Nie będę nawet próbował. 300! 70! No patrz gnoja, leci. Tak, i to jest moja taka zlotowa perełka. Wyjątkowo dzisiaj robimy zlot samochodów marki Volkswagen. Volkswagen Das Auto. 400 km na godzinę w tej wielkiej królowie. Ej, bo tam już sporo osób się zebrało na lotnisku. Ciekawe czy się fajnie poustawiali, jak myślicie? Pojedziemy tu naokoło, żeby tak nie rozwalać tych murków. To jest auto zlotowe, nie chcemy zniszczyć. Proszę bardzo, tutaj Golf 4 z super spoilerem. Ja muszę zmienić ten klakson. Dziękuję za donacik. Kilkoma konwojami. Tak, próbowałem koza ten. To ty mi napisałeś o tym sposobie z kilkoma konwojami. Ale nie działa to, bo limit graczy jest do 12 osób. Jednocześnie 12 samochodów możesz widzieć tutaj w grze. Dlatego jak doprosiliśmy, oczywiście udało się doprosić więcej osób w ten sposób i byliśmy razem nawet na sesji, ale się nie widzieliśmy nawet jeśli byliśmy w tym samym miejscu. Więc to nie działa. Zaraz, tutaj trzeba pojechać przez te płotki, nie? O, i tu jest utwardzone, dosyć fajnie to wygląda. Łe, tu można podriftować, ja tu nigdy nie driftowałem. No okej. Co to? Patrzcie, jak się poustawiali. No. Przyjechały Volkswagen na zlot. Trzeba się jakoś sensownie ustawić. Czy ktoś zrobił tutaj... Tak! Ktoś wziął Volkswagena na Willy. Gulf. Au! Okej, ja się tu ustawię. Zlot Volkswagenów. Jeszcze nie wszyscy tutaj się zebrali, koło mnie jest miejscówka, można się ustawiać. O, przyjechał jakiś losowy gracz. Ma takie zdziwko, że tu się nagle wszyscy poustawiali, nie? Patrzcie na to. Driftuje wokół nas, patrzcie. Przyjechał kolejny lucek, ale... widzę, że przewaga garbusów jest, nie? Ciekawe, czy ktoś mnie zbejtuje i weźmie Citroena. I czy się skapnę, nie? Czy Citroen ten... Jamesa Bonda, wiecie o co chodzi. Ale ja pomyliłem kiedyś Citroena z tym z Volkswagenem. Co to? Chętnie bym z tobą zagrał, ale cip pełne. No cały czas mówię, że nie trzeba być w cip, żeby można było dołączyć. Dobra, zobaczmy. Wezmę drona. Patrzcie jak to wygląda. Zlot Volkswagenów. To jest sroko. I ma taki ciekawy spoiler, ja już nie pamiętam jak go tuningowałem. To było jakiś czas temu. Jakie szaleńcy. Dobra, jest Sirocco. Ja mówię na to Sirocco pieszczotliwie. Tak sobie wygląda. Oszczędne malowanie. Kolor jest chyba dwutonowy, z tego co widzę. W sensie nie, że dwie tony waży, ale że jest niebieskawo-brązowawy, coś takiego. Taki kameleon trochę, nie?
Tu mamy New York City Taxi. Bardzo ciekawe opcje ma ten samochód. Zobaczcie, tutaj mamy jakieś LEDy z przodu. Z tyłu mamy spoilerek. Mamy oczywiście fajne malowanko. Tutaj przyjechała policja. Nie wiem, co Victoria tutaj robi. Ale to jest zlot Volkswagenu, więc mamy następny. Golf. Środek w ogóle jaki biały, nie? Spoko, oczywiście. Tutaj jest mój Volkswagen. Zobaczcie, fajne on ma opcje tuningowe. Też można go ładnie obniżyć i można mu ospoilerowanie wymienić. Naprawdę byłem dość zaskoczony, jak on wygląda. Tutaj Golf policyjny. Ostatnio był zlot samochodów policyjnych. No i Golf policyjny pojawił się znowu na zlocie, bo dzisiaj jest zlot samochodów no, marki Volkswagen. Także witamy znowu Golfa policyjnego. Tu mamy, nie wiem jak ten model się nazywa, to jest taka już rajdówka zrobiona z garbuska. Taka dosyć hardkorowa, szczerze powiem. Golf 4, mamy tutaj sticker bomb, bardzo fajnie wygląda. Różowe felgi, no tylko mnie nie odpowiada ten spoiler z tyłu, ale to wiecie, każdy robi jak chce. Spoiler i zderzak z tyłu można by było zmienić. No i tyle, to taka tylko moja preferencja, bo oczywiście bardzo fajnie wygląda ten, bo ktoś tam pojechał na kole, super to wyglądało. Tutaj mamy ogórka w wersji Forza, można poznać po tym, że jest wyjątkowo obniżony w stosunku do zwykłego ogórka. Tak, wersja hippies. Proszę bardzo. Tu mamy znowu same garbusy, kurczę no. A tyle przecież golfów jest w tej grze, nie? Jest ich naprawdę sporo. A tutaj jednak same garbusiątka, ja nie wiem. Dobra. Co on tak wyrwał? Patrzcie na tego górka. Co on mu włożył? Ej, jedźmy powoli. Powoli, musimy się zaprezentować tutaj, wśród graczy Forza. To jest fajna miejscówka do driftowania, ja tu kiedyś przyjadę. Jedziemy, kurde, patrz jaka ekipa. Najlepszy jest ten Golf 4, nie? On jest taki niepozorny, a 400 poleci jak nic. Cyk. Czy będę robił dzisiaj traskę? To jest świetne pytanie, ja miałem zamiar zrobić fajną traskę offroadową, ale już taką normalną, nie? Nie taką hardkorową, te Tour de Podlasie czy coś. Tylko taką normalną, fajną, żeby można było się tam ciekawie pościgać. Porsche to nie Volkswagen, ale należy do niego. No tak, ale Lamborghini też należy do Volkswagena, Bugatti też należy do Volkswagena. I dlatego mówiłem, że no, tu chodzi tylko o Volkswageny. Nie masz na masce znaczka Volkswagen, to się nie pojawiasz tutaj w innym Das Auto, no. Tylko Volkswageny. Żadne inne Das Auto się nie pojawia na zlocie. Coupe de Utico. Tutaj nie ma. Nie ma takich hardkorowych samochodów. A jakby Tico było. Kurde. Patrzcie, ten na koło cały czas tu staje. Świetnie to wygląda. Ale przy tej prędkości chyba ciężko mu będzie stanąć. No same garbusy, ja nie wiem co ci ludzie. Każdy chciał być unikalny i każdy wziął garbusa. No właśnie, nikt nie wziął takiego Corrado VR6. Nikt nie wziął Golfa 2. Nikt nie wziął nawet Golfa 3. Ja nie wiem, a wszyscy wzięli te garbusy. Co jest? A ten się w strefę driftową wrąbał i on nie może się powstrzymać, on musi lecieć bokiem. Ten z przodu. A nie będę bronił, driftowanie jest świetne. Za 5 minut konkurs, dzięki Szczepan za przypomnienie. Robimy fotałę. Patrzcie jak to wygląda. Ale super. Kurde, mój taki na przedzie. Nie chcę go tak za mocno aż uchwycić, bo zależy mi na wszystkich. Ale super, tam ktoś z tyłu, ekstra. Fajnie by były znaczki bardziej tak pokazane, nie? Bardzo mi się podoba ten mój... Nie, no, muszę być nieskromny teraz. Ale podoba mi się ten Touring, co ja go mam. Nie wiem, jak się go czyta nawet, nazwę tego samochodu. Nie będę próbował. Patrzcie, jaka fota, kurde. Musimy pojechać jakiś wyścig. Patrzcie, jak cisną, kurde. Nie dadzą się. Każdy na maksa porobił sobie samochody. No i fantastycznie.
Siema Pączek, fajnie, że... Ooo, fajnie, że wpadłeś. Patrz na tego! To jest hardkorowy, co on do niego włożył! Już nie pamiętam, co tam można było zrobić z tym... z tą wersją Forza. Jedziemy. Ten mój samochód okropnie się prowadzi. Na każdym zakręcie na pewno będę wylatywał. Ale dostałem dupszota. Co tu się dzieje? Blokada drogowa, Aventadorowa. Ja muszę te driftem wszystko brać. Ej, co oni za fury wzięli jakieś hardkorowe? Ja nie wiem. Miały być takie Volkswageny po prostu. W sumie ja też mam trochę hardkorową tą furę moją. Patrzcie, jakie drifty tu walę. 300 stopni drift. Poduszkę z twoją twarzą. Oszalałeś? Jeśli kupuje się poduszkę komuś, to po to, żeby ten ktoś zasnął, a nie, że nie może spać. Ja to wszystko driftem biorę. To nie ma co. Tym samochodem nie bardzo można skręcać. Tym rzecz. A jestem ciekawy, jak tam Reliant sobie radzi. Zobaczę, jak tam jadą ludziki. Poczekam na nich. Zobaczymy. Są już komentarze pod tym postem. Dziękuję, Łukasz, za to, że wpadłeś na streamka. Uwaga, Aventador poszedł. Jedzie. Volkswagenik, następny Cheap. Następny, o jest, ten ziomeczek, jadę za nim. To jest kozak samochód. On go, o, oh! Nie, przegapiłem po... A. O, jest, poczekał na mnie, jak słodko, dziękuję. Ja chcę zobaczyć, jaki on jest kozak, nie? Ma jeszcze parę zakrętów do pokonania. Jedzie, zobacz, jaki ziomek. Poszedł. O nie, ukończyli już wyścig. A, to jeszcze przez 20 sekund na niego popatrzę. To jest jakiś kozak, ty. Ale ja nie jestem kozak. Kupię arbuza. O, świetny pomysł. Tyłem? Dobra, to ja też. O! Trochę się nie zgraliśmy, ale spoko. Burger Drwala. Polecam gorąco, w szczególności na ostro. Kurde. No, za 70 zł to już będzie niezły burger.